jaki prezent uważa pan za najlepszy na święta? No ale zależy gdzie. Chyba prezentem najlepszym, jeżeli puści pan to w Krakowie. Jesteśmy w takiej telewizji OX.pl. Jak najbardziej będzie można zobaczyć. Usłyszała to. Dobrze, to jeszcze raz w takim razie. Jaki prezent uważa pan za najlepszy na święta? Powiększenie rodziny. Czyli osoby, które to słyszą, niech słyszą. Niech słyszą. Niech słyszą. Nie dokonają tego cudu. Myślę, dobra książka. No, miłość i wspólne bycie ze sobą. Super. Prezent od serca, czyli taki zrobiony po prostu przed siebie. Preferuję takie prezenty handmade raczej, czyli no, po prostu, które mogę sama zrobić i komuś podarować, bo wtedy wiadomo, że no, nie jest kupiony na ostatnią chwilę i bardziej, nie wiem, pomyślałam o tym, co tej osobie może sprawić radość, także myślę, że najfajniejsze są takie prezenty zrobione przez samego siebie. Dla mnie duża zdrówka przede wszystkim. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Tak. Oj, to mi pan zaskoczył. A co by pani chciała dostać na przykład? Co bym chciała? Wnuczka albo wnuczkę. Właśnie tak chodzimy, oglądamy, są piękne zabawki. No, no ciekawy prezent. Czas. Coś, co miłego będzie od najbliższych. Mam córę, to chyba od niej będzie coś takiego, co sama zrobi. Maluję, tak chyba coś pięknego namaluję dla mnie. To może być coś fajnego. Największy. Największy prezent, a co to może być? No to... Prezent na święta? Myślę, że dobre życzenia. Ja chciałbym dostać jakieś dzieło sztuki. Oryginalne. No, jak to dzieło sztuki, no. Bo te nieoryginalne to już nie dzieła sztuki, tylko podróby. Najlepsze? To pewnie whisky jakieś dobre. Piękną podróż. No to już wiedzą państwo, co sobie można sprezentować na święta. To bardzo dobrze. Każdy lubi coś innego, ale najlepiej jest po prostu być z kimś i nie wiem, może dowiedzieć się bardziej, co ten ktoś lubi i wtedy mu sprawić taki prezent, o jakim marzy. Odpoczynek. Nic więcej. Wymarzony. Czyli? Dla pani? No, spełnienia marzeń, no. O właśnie, jaki prezent dla żony? Posprzątać pokoje. Coś oryginalnego, coś lokalnego, coś... Nie wiem... No, w zasadzie może być wszystko prezentem. Nie wiem. Najlepszym prezentem jest być razem. Wspólnie, z całą rodziną. Super. Najlepszy jest spokojna rodzina, domácnost. Pro všechny. Ależ mnie pan zaskoczył, zależy dla kogo. A dla pani na przykład? Dla mnie, żeby cała rodzina była przy choince i przy stole. Wycieczka do pięknego kraju, ciekawego. Tyle. Weekend, dwudniowy weekend w górach. Bardzo trudne pytanie. Najlepszy prezent na święta? Myślę, że taki zaskakujący. Taki, na który osoba obdarowywana nie czeka.